Dzień dobry, moi drodzy. Witam serdecznie na posiedzeniu Klubu Koalicji Obywatelskiej. Województwo lubuskie, w imieniu parlamentarzystek, parlamentarzystów chciałbym serdecznie powitać koleżanki i kolegów samorządowców, oczywiście z gospodarzem, z gospodynią regionu, panią marszałek Elżbietą Polak. Na jej ręce składam wielkie podziękowania za zorganizowanie naszych wczorajszych spotkań wspólnie z szefem regionu, posłem Waldemarem Sługockim, i na wasze ręce, drodzy samorządowcy, bardzo, bardzo wielkie podziękowania, bo byliście współgospodarzami tych dziesiątek spotkań, które wczoraj odbyliśmy. Oficjalnie otwieram posiedzenie Klubu Koalicji Obywatelskiej i tradycyjnie już poproszę o zabranie głosu przewodniczącego, pana premiera Donalda Tuska. Cieszę się bardzo, że możemy ten dzień zacząć tutaj w Lubuskiem od naszego spotkania Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Szczególnie chciałem podziękować panu marszałkowi Grodzkiemu za tę dobrą nowinę z Senatu. Nie tylko dlatego, że dotyczy to być może mojej przyszłości, ale fakt, że w tych kluczowych dla Polski sprawach udało się przez tyle lat utrzymać większość demokratycznej opozycji w Senacie, to w dużym stopniu osobista zasługa pana marszałka. I chciałem też pani marszałek Polak podziękować za dzisiejszy poranek, bo ten dzień dla nas zaczął się wcześniej niż zwykle. Z samego rana odwiedziliśmy Cigacice, port, przystań rzeczna nad Odrą. To nie jest pierwszy raz, niestety, kiedy wizyta tu w województwie lubuskim musi dotykać tego bardzo bolesnego tematu. Dla mieszkańców Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, ale także województwa zachodniopomorskiego, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Górnego Śląska. Zacznę od tej sprawy, bo ona dotyczy przyszłości dziesiątków, a właściwie setek tysięcy ludzi pokrzywdzonych przez niekompetencje, arogancję, takie bezczelne nieróbstwo tej władzy w odniesieniu do katastrofy, jaka spotkała Odrę w zeszłym roku. Tak naprawdę to spotkanie nad Odrą z ludźmi rzeki, ci, którzy w jakimś sensie żyją z Odry i dlatego mają tą wielką potrzebę opiekowania się tą rzeką. Myślę tu o winiarzach. W Lubuskiem jest to rzeczywiście profesja dość powszechna i znana, o wędkarzach, o tych, którzy organizują turystykę rzeczną, o wodniakach, o działaczach samorządowych i ekologicznych. Oni znowu na spotkaniu ze mną, znowu, bo przecież zaczęliśmy rozmowy o Odrze i o tej katastrofie, jaką zgotowała nieudolność tego rządu. Przecież rozmawialiśmy o tym w Szczecinie i właśnie w Krośnie i w Zielonej Górze. I bilansy tego czasu, tych wielu miesięcy, jest dramatycznie zły. Bilans pracy, a właściwie kompletnego nieróbstwa tej władzy w kwestii Odry jest dramatyczny. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy są naprawdę zaniepokojeni, właściwie załamani. Mamy pierwsze sygnały, że ta katastrofa może się powtórzyć. Znowu są śnięte martwe ryby w kanale gliwickim. Za chwilę zaczną się upały. I znowu ci, którzy tutaj przyjmowali przed tą katastrofą tysiące, dziesiątki tysięcy turystów, ci, którzy żyją z tej ziemi, z tej wody, znowu znajdą się w tragicznej sytuacji. A odpowiedzią władzy jest milczenie. Tajemnicze milczenie. Nie są w stanie niczego zakomunikować. Tworzą konflikty. Najgorszym przykładem tego jest
konflikt między władzą a Polskim Związkiem Wędkarskim. Wędkarze jako pierwsi ruszyli, żeby ratować Odrę i do dzisiaj są traktowani jako, nie, nawet nie jako niechciany partner, tylko jak wróg przez te władze. Ani samorząd, który bierze sprawy w swoje ręce i stara się wspólnie z organizacjami pozarządowymi coś robić zamiast tego rządu i tej władzy, ale nawet liderzy samorządowi województwa nie są w stanie wyciągnąć podstawowej informacji od pani minister Moskwy i innych odpowiedzialnych za te zaniedbania. Mówię o tym tak poruszony, bo pamiętam moje spotkania z mieszkańcami i z tymi, którzy właśnie nad Odrą żyją i z Odry żyją w zeszłym roku. I wtedy setki ludzi w tych spotkaniach uczestniczyły z taką nadzieją, że tak dramatyczna katastrofa wstrząśnie sumieniami władzy i spowoduje, że cokolwiek zrobią. A oni nie zrobili kompletnie nic. I mówię o tym dlatego, ponieważ to tak aż w takich zaskakujących szczegółach przypomina także sposób postępowania przy tym ostatnim dramatycznym, jeśli o skalę, wydarzeniu, o dramatycznym skandalu, jakim jest sprawa rosyjskiej rakiety. Zachowują się w każdej z takich sytuacji, tych najbardziej krytycznych, kiedy ludzie mają prawo oczekiwać od władzy aktywności, transparentności, szybkiego wyjaśniania, jakichś konsekwencji w działaniu. A mamy do czynienia właśnie w każdym z tych przypadków z identyczną postawą ze strony władzy. Tajemnica, chęć ukrycia prawdy, ucieczka od odpowiedzialności. To jest chyba właściwy moment i właściwe miejsce, żeby zwrócić się do PiS-u i do rządu pisowskiego. Oni jutro i pojutrze będą spotykać się, będą wymyślać kolejne kłamstwa. Będziemy słuchali znowu jakichś propagandowych oświadczeń na sali, gdzie obecnie będą Kaczyński, Błaszczak, Morawiecki. A więc ta trójka bezpośrednio odpowiedzialna za to dramatyczne zdarzenie. Rosyjska rakieta zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych spadła na terytorium Polski, a my do dzisiaj nie wiemy o tym, co tak naprawdę się stało. Więc te pytania muszą paść. Zadajemy te pytania dzisiaj my w imieniu całej opinii publicznej. Jestem ciekawy, czy znajdzie się na tej sali pełnej pisowskich działaczy, chociaż jeden sprawiedliwy i odważny, który te pytania powtórzy. Kiedy minister Błaszczak dowiedział się o rosyjskiej rakiecie? Kto podjął decyzję, aby zaprzestać poszukiwań tej rakiety? Kto kłamie, jeśli chodzi o relacje pomiędzy polską generalicją, polskimi oficerami, a rządem? Kto jest odpowiedzialny za to, że dzisiaj stawia się w roli kozłów ofiarnych polskich generałów, polskich oficerów? Dlaczego w sytuacji tak dramatycznej, wojny przy naszych granicach, minister obrony narodowej zachowuje się jak skończony tchórz? Dlaczego z hasła murem za polskim mundurem został tylko ten ponury spektakl ucieczki od odpowiedzialności? Jeśli Polki i Polacy mają uwierzyć choćby w jedno słowo tej najbardziej zakłamanej w historii polskiej polityki partii, jaką jest PiS, jeśli mamy uwierzyć choćby w jedno słowo, to pierwszą decyzją, jaka powinna w sobotę lub w niedzielę zapaść, to jest oczywiście dymisja ministra Błaszczaka. I to jest tylko wstęp do uzdrowienia tej jakże niebezpiecznej i w taki ponury sposób tajemniczej kwestii. Oczekujemy i myślę, że z nami są dzisiaj wszystkie polskie rodziny, które martwią się o przyszłość. Problem bezpieczeństwa jest problemem numer jeden. Nikt w Polsce nie może się czuć bezpieczny w sytuacji wojennego zagrożenia, kiedy na czele Ministerstwa Obrony Narodowej
stoi człowiek uciekający od nawet takiej elementarnej odpowiedzialności. Dzisiaj ta władza, pisowska władza, pokazuje, że jest pozbawiona też takiego elementarnego honoru. To jest coś wyjątkowo paskudnego, wyjątkowo obrzydliwego, że w takiej sytuacji zamiast zadbać o nasze bezpieczeństwo, zamiast poinformować opinię publiczną, oni szukają jakiegokolwiek pretekstu, aby od odpowiedzialności uciec i chowają się za polskimi oficerami, polskimi generałami. Wy macie, podobnie tak jak my dzisiaj, stać murem za polskim mundurem, a nie chować się za polskim mundurem. Dziesiątki razy widzieliśmy, jak pan minister Błaszczak, pan prezydent Duda przebierali się niczym chłopcy w te mundury na konferencjach prasowych. I wtedy chętnie przytulali się do generałów i oficerów i bawili się w ołowianych żołnierzyków. Kiedy przychodzi chwila próby, kompromitują siebie, kompromitują Ministerstwo Obrony Narodowej i narażają przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, polskie bezpieczeństwo na szwank. Nie odpuścimy tego. Musimy, cała Polska musi jutro usłyszeć w najdrobniejszych szczegółach wyjaśnienie całej tej sprawy. Czy od pana Kaczyńskiego, czy od pana Morawieckiego, i konsekwencje muszą spaść na głowy tych, którzy odpowiadają za ten skandal, a nie na głowy oficerów i polskich generałów. Byliśmy obecni w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin nie tylko w Zielonej Górze, nie tylko w Sulechowie, gdzie miałem kapitalne, otwarte spotkanie z setkami mieszkańców Sulechowa, okolic i całego Lubuskiego. Byliście obecni we wszystkich 12 ziemskich i 2 grodzkich powiatach. Byliście w Szprotawie, w Krośnie, w Lubsku, w Żarach, w Nowej Soli, oczywiście w Gorzowie, w Gubinie, w Sulęcinie, w Starym Kurowie, we Wschowej, w Międzyrzeczu. Każde z tych spotkań przynosi nam bardzo ważne informacje. Informacje, które budują obraz, czasami obraz bardzo krytyczny. Jesteście dumni i macie prawo do dumy, bo jako samorząd odpowiadacie za na przykład wielospecjalistyczny szpital wojewódzki w Gorzowie. Wyciągnęliście ten szpital z długów. Każdy chętnie pokazuje ten szpital jako dowód na to, że ochrona zdrowia w Polsce nie musi być chora, że może być zdrową strukturą. I walczycie o oddział kardiochirurgii. To przykre, że trzeba walczyć o coś takiego. A niestety te informacje, jakie do mnie dotarły, one jednoznacznie wskazują, że ta walka jest po prostu walką ze złą władzą. Że ta oczywista idea, a ten szpital wykonuje operacje wtedy, kiedy ratują ludzkie życie, bez kontraktów. Ale nie pasuje to pisowskim parlamentarzystom. Znaczy, zwyrodnienie tej władzy doprowadza też do takich sytuacji, że szpital, który mógłby być pokazywany jako wzorcowa jednostka, gdzie lekarze, pielęgniarki chcą ratować ludzkie życie, jest blokowany w takich ambitnych przedsięwzięciach tylko dlatego, że pisowscy parlamentarzyści mają inne pomysły na rzeczywistość. 12 tysięcy ludzi podpisało już petycję do ministra w kwestii oddziału kardiochirurgii. Myślę, że ten nasz głos, mam taką nadzieję, pomoże wam tutaj na miejscu zawalczyć o to skutecznie. To jest, dobrze się stało, że tę sprawę poruszyliście w Gorzowie, bo dzisiaj jest, jak część z was pewnie pamięta, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. To jest dobre miejsce i dobry moment, żeby wszystkim pielęgniarkom i położnym serdecznie podziękować, pogratulować ich wysiłków, ich skuteczności. A pracują, podobnie jak bardzo wiele innych zawodów w Polsce, w warunkach trudnych. Bardzo często jesteście lekceważone przez władzę.
To środowisko bywa czasami przedmiotem manipulacji. Próbuje się skonfliktować poszczególne grupy w obrębie zawodu pielęgniarek i położnych. Chcę powiedzieć, że tutaj, gdzie samorząd ma na to wpływ i w wielu miejscach w Polsce jest wystarczająco dużo ludzi dobrej woli i ludzi, którzy, mam taką nadzieję, wezmą na siebie odpowiedzialność już od jesieni, także za naprawę i prowadzenie ochrony zdrowia w Polsce, w tym takich placówek jak ta gorzowska, i że następny Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych będziemy wszyscy obchodzili w dużo lepszych nastrojach. Życzę Wam tego bardzo, bardzo serdecznie. I też chciałbym przy tej okazji wspomnieć o tym wielkim wysiłku samorządu też w Zielonej Górze, o Centrum Onkologii. To jest ten plan, to jest to marzenie, aby powstało Centrum Onkologii w Zielonej Górze. Własnym wysiłkiem zbudowali się Centrum Matki i Dziecka. Kiedy rozmawiamy o szpitalach tu w Lubuskiem, kiedy rozmawiamy o problemie wykluczenia komunikacyjnego, na przykład problem taboru kolejowego, gdzie samorząd dokłada gigantyczne pieniądze. Wiecie, to jest, jeśli dobrze pamiętam, to jest tutaj ponad 100 milionów złotych, 113 milionów złotych na dopłaca samorząd. I widać wyraźnie, że bardzo dużo tych problemów można by załatwić niemalże od ręki, gdyby pieniądze europejskie trafiły do Polski. Czekacie tutaj, na przykład jeśli chodzi o właśnie kwestie wykluczenia komunikacyjnego i dofinansowania taboru kolejowego, czekacie, tak jak tysiące działaczy samorządowych w całym kraju, na środki europejskie. To są wasze pieniądze europejskie, blokowane przez władze pisowskie z jakiegoś ślepego, idiotycznego, ideologicznego uporu. Akurat tutaj w Lubuskiem ja nie muszę nikomu tłumaczyć, co znaczy wykluczenie komunikacyjne. Jak ważne jest z punktu widzenia interesów całego kraju, aby także w kwestii komunikacji, transportu integrować nasze regiony, szczególnie te, które są terenami przygranicznymi. To zobowiązanie powtarzam nieustannie na każdym spotkaniu w całej Polsce. Zobowiązanie uruchomienia natychmiastowego tych gigantycznych środków europejskich z różnych funduszy, z tych kilku pól, które Polsce się należą. I jestem absolutnie przekonany, że jeśli wyborcy i opatrzność da nam zwycięstwo jesienią, to jedne z pierwszych decyzji będą dotyczyły środków finansowych, wielkich środków finansowych na komunikację, transport, tak aby już nigdzie w Polsce i także tutaj w Lubuskiem ludzie nie musieli zastanawiać się, jak dojechać do najbliższego miasta, już nie mówiąc o możliwości dojazdu do stolicy czy do odleglejszych miejscowości. Lubuskie warte zachodu. Tak brzmi wasze promocyjne hasło. To jest rzecz też taka niesłychana, muszę powiedzieć, taki zbieg okoliczności, splot zdarzeń, który powoduje, że nie trzeba daleko szukać, żeby zrozumieć, na czym polega dzisiaj główny, podstawowy problem Polski. No wyobraźcie sobie, wracam dzisiaj rano z Cigacic, z tego spotkania w sprawie Odry. Widzę właśnie jeden z billboardów, gdzie jest to hasło Lubuskie warte zachodu, i równocześnie czytam w informacjach o wypowiedzi ministra Czarnka. Ja nie wiem, znaczy, bo mnie aż zatyka, naprawdę. Znaczy, wiecie, że ja potrafię, jestem dość wygadany, ale czasami po prostu nawet mnie zatyka, kiedy czytam wypowiedź pana ministra Czarnka, że komuna uratowała nas przed zgnilizną Zachodu. Koniec cytatu. Minister edukacji uważa, że dobrze było, że była w Polsce komuna, bo nas uratowała przed zgnilizną Zachodu. Ja niestety często powtarzam tę frazę, że coś wygląda na
na kabaret, a jest tak naprawdę tragedią. Tak, wybuchamy takim śmiechem, ale to jest coraz częściej śmiech. Taki śmiech właśnie bliższy rozpaczy niż dobrego humoru. Bo problem polega na tym, że ta wielka konfrontacja, której najdramatyczniejszą ilustracją jest napaść Rosji na Ukrainę. Ta wojna, która przeraża tak bardzo cały świat i my mamy szczególne powody obawiać się rozwoju zdarzeń. To jest wojna przecież dokładnie o to. Minister Czarnek powiedział słowo w słowo, litera w literę, tezę Putina. Putin rozpoczął tę wojnę w imię tej idei obrony przed zgnilizną Zachodu, w cudzysłowie. Moglibyście dokładnie podstawić te słowa do wielu wywiadów czy wypowiedzi Putina i jego ludzi, kiedy tłumaczyli wielkość Związku Radzieckiego i swój żal po upadku Związku Radzieckiego, no bo komuna i Związek Radziecki stały na straży tego zdrowego świata i chroniły ludzi przed zgnilizną Zachodu. Przed zgnilizną taką jak wolność, prawa kobiety, prawa dziecka, bo to jest ta zgnilizna Zachodu, która tak drażni Kreml, ale okazuje się, że jest też tak irytująca dla polskiego ministra odpowiedzialnego za między innymi za przyszłość naszych dzieci, polskiej szkoły. W tym samym wywiadzie minister Czarnek, komentując sprawę zbrodni, śmierci, tragicznej śmierci małego Kamila, na pytanie o tę sprawę powiedział: system w Polsce działa świetnie. Mówił z tą swoją butną miną, z tym ohydnym samozadowoleniem, kilka dni po tragedii, która pokazała, że to państwo nie działa. Mówi o zadowoleniem, o tym, że system jest świetny. Ja dokładnie pamiętam, jak minister Czarnek i inni pisowscy urzędnicy potrafili mobilizować urzędników, policję, prokuraturę z powodu zajęć w szkole, albo przedstawienia teatralnego, albo programu telewizyjnego, który im nie pasował ze względów ideologicznych. Ale tragedia, która działa się przez miesiące, nie spowodowała żadnej reakcji pana ministra Czarnka. Nie było tam policji czy prokuratury. To państwo działa z wyjątkową bezwzględnością wtedy, kiedy dba o własne interesy, własne pieniądze, własną korupcję albo szalone ideologiczne pomysły. Tego państwa nie ma wtedy, kiedy zagrożone są nasze dzieci, kiedy zagrożone jest nasze bezpieczeństwo, kiedy ruska rakieta wlatuje w polską przestrzeń powietrzną, czy kiedy przemoc powoduje największe tragedie, w tym śmierć naszych dzieci. Wtedy tego państwa nie ma. Dlatego chciałbym tutaj jeszcze raz to też podkreślić, żebyście każdego dnia, każdej godziny, kiedy rozmawiacie z Polkami i Polakami, uświadamiali wszystkim, jak wysoką stawką są najbliższe wybory. Że tak naprawdę to nie są typowe wybory o to, kto będzie rządził. To są wybory, które rozstrzygną o przyszłości Polski. To są wybory, których waga jest naprawdę porównywalna z rokiem 89. Tak długo, jak długo będą rządzili ludzie typu Błaszczak czy Czarnek, tak długo 4 czerwca trzeba będzie głośno krzyczeć i przypominać, że w Polsce ciągle mamy do czynienia z konfrontacją między światem wolnym, światem wolnych ludzi, między bezpieczeństwem naszych dzieci, a skorumpowaną, nieudolną, groźną w każdym wymiarze władzą, która opowiada się za wartościami dokładnie przeciwstawnymi do tych, o które walczyliśmy także 4 czerwca 1989 roku. Uwierzcie w to z taką samą mocą, z taką samą determinacją, jak wtedy, kiedy upadał komunizm w Polsce. Te najbliższe miesiące zdecydują o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość przez dziesięciolecia. I dlatego
No będę trzymał za was wszystkich kciuki. Nie może wam zabraknąć ani energii, ani odwagi. My te wybory musimy wygrać. My te wybory musimy wygrać po to, żeby Polki i Polacy nie musieli więcej oglądać takich twarzy i słuchać takich bredni, jakim jesteśmy karmieni od lat, a w ostatnich tygodniach w jakimś upiornym nasileniu. Nie chcemy żyć w Polsce Błaszczaka i Czarnka. Dzięki. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za ten wspólny wschód słońca nad Odrą. Proszę Państwa, klęska na Odrze to jest taki symbol tutaj, doskonale przez nas rozumiany jako klęska tego rządu PiS. Pani Marszałek, Panie Marszałku, dostojni parlamentarzyści, bardzo dziękuję, że jesteście tutaj dzisiaj razem z nami w regionie lubuskim. Lubuskie to dobry wybór. My się tu PiSu nie boimy. To nie jest dziki zachód. To są Stany Zjednoczone Polski. Naszym potencjałem są nasi ludzie, z którymi się właśnie spotkaliście. Naszym potencjałem jest nasza różnorodność, otwartość, tolerancyjność. Proszę Państwa, my robimy swoje w regionie lubuskim. Od 17 lat to Platforma Obywatelska współrządzi regionem. Ja jestem w zarządzie 15 lat, teraz razem z marszałkiem Marcinem Jabłońskim. Realizujemy konsekwentnie naszą strategię. Budujemy zieloną krainę innowacyjnych, nowoczesnych technologii. Wybraliśmy nasze specjalizacje, inteligentne specjalizacje, to właśnie zdrowie i jakość życia. To zielona gospodarka i innowacyjny przemysł. W zakresie zdrowia pan przewodniczący bardzo dobrze widzę jest zorientowany. Przede wszystkim oddłużyliśmy nasze szpitale. W Gorzowie był najbardziej zadłużony w Polsce, ale bardzo mocno zainwestowaliśmy w infrastrukturę. I to pieniądze z naszego budżetu samorządowego i fundusze europejskie. Prawie miliard złotych na sprzęt wysokospecjalistyczny, radioterapia w Gorzowie, hematologia w Gorzowie, bazy pogotowia lotniczego. W Zielonej Górze, bo my mamy taki folklor, musimy porówno. W Zielonej Górze szpital kliniczny, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Instytut Patomorfologii, cała infrastruktura pod kierunek lekarski. Udało się utworzyć kierunek lekarski 7 lat temu. Wszyscy mówili, kto tutaj przyjedzie studiować, kto tutaj przyjedzie wykładać. Dzisiaj mamy blisko 60 profesorów medycyny, a nasi absolwenci dwukrotnie najlepiej w Polsce zdali egzamin państwowy. To lubuskie, brawo, należy im się. Płacimy stypendia dla lekarzy, dla studentów, dla absolwentów, którzy wybrali psychiatrię dziecięcą, dla psychologów klinicznych. Te programy powinien realizować rząd. My wyręczamy rząd, państwo, bo wiemy, jak naprawdę skutecznie rozwiązywać problemy. W tym czasie zbudowaliśmy całą infrastrukturę innowacyjną, parki naukowo-technologiczne. 3 w Zielonej Górze, w Nowym Kisielinie, w Nowej Soli, w Gorzowie Wielkopolskim. Teraz kończymy budowę Parku Technologii Kosmicznych. Jesienią zapraszam na otwarcie. Nie odlatujemy w kosmos. To są technologie, nowoczesne technologie medyczne. To są też kamienie milowe, których rząd nie wykonuje, bo jednym z kamieni milowych oprócz praworządności Krajowego Planu Odbudowy jest też sprawa składania satelit i wynoszenia satelit. My takie laboratorium tworzymy tutaj, w regionie lubuskim. Dzisiaj możemy podsumować, że w tym czasie, tych 15 lat, zainwestowaliśmy w regionie 18 miliardów złotych z funduszy europejskich. Nowe otwarcie, nowy program to 915 milionów euro. Musieliśmy walczyć z rządem o te pieniądze. No jesteśmy skarżypytami, naskarżyliśmy do Komisji
Europejskiej na zły algorytm. Oddolnie zwracamy uwagę na to, co źle funkcjonuje, ale też pokazujemy rozwiązania. Teraz w nowej perspektywie chcemy zbudować Centrum Onkologii tutaj w Zielonej Górze, wykonać termomodernizację. Jest bardzo dużo projektów do zrealizowania. Przygotowaliśmy taką złotą piętnastkę 2 lata temu do Krajowego Planu Odbudowy i nawet nie dostaliśmy odpowiedzi. Dzisiaj wiem, że rząd, a konto Krajowego Planu Odbudowy chce tylko w tym roku zainwestować 20 miliardów złotych, wykorzystując mechanizm prefinansowania. W ramach Polskiego Funduszu Rozwoju minister funduszy podpisuje porozumienia z ministrami resortowymi i tak poza kontrolą budżetu, poza komitetem monitorującym, pieniądze są rozwożone, a raczej czeki są pokazywane, promesy, jak kupić wyborców. PiS wie doskonale. Ale proszę Państwa, tak jak powiedziałam na początku, naszym potencjałem tutaj w regionie są przede wszystkim ludzie. Dlatego my uruchomiliśmy nasze takie budżety obywatelskie dla młodych, dla seniorów, dla obszarów wiejskich i jesteśmy wśród ludzi. W tym roku zaczynam tournée w niedzielę w Słubicach, piknik zdrowia, piknik funduszy europejskich. Będziemy mieli takich 14 wydarzeń, 9 świąt województwa w każdym powiecie, nie tylko w Zielonej Górze, w Gorzowie, wszędzie, również w małych miejscowościach. Musimy być wśród ludzi. Ten rok jest naprawdę przełomowy, jest najważniejszy. Jestem przekonana, że na Zachodzie bez zmian, ale zmiana jest potrzebna w całej Polsce. Wygramy 4 czerwca. Wygramy wybory jesienią i w przyszłym roku samorządowe też. Dziękuję. Panie premierze, panie marszałku, pani marszałek, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy parlamentarzyści, koleżanki i koledzy, członkowie Platformy Obywatelskiej, drodzy Lubuszanie, Polacy. Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim podziękować Panie Premierze za to fantastyczne spotkanie wczoraj w Sulechowie, pełne nadziei, entuzjazmu. Myślę, że ono było niezwykle istotne tu na Zachodzie. My się nie boimy Zachodu, dlatego że zdajemy sobie sprawę, jak zmienia on nasze życie. Nam standardy europejskie niezwykle odpowiadają. My chcielibyśmy je, aby także dzisiaj w Polsce rządzonej przez PiS także zagościły. Niestety jesteśmy od tego szalenie daleko. Zastanawiając się w tych rozmowach, które prowadzimy z Polkami, Polakami podczas naszej akcji, tu jest przyszłość, nie tylko tu na ziemi lubuskiej, ale tej jakże bliskiej memu sercu, ale także w innych przepięknych regionach naszego kraju. Rozmawiamy z jednej strony o tym, co dzisiaj Polakom doskwiera, czyli o tym de facto, jaki los Prawo i Sprawiedliwość Polsce i Polakom zgotowało, a z drugiej strony rozmawiamy też o naszych propozycjach programowych. Bo proszę Państwa, zwróćmy uwagę, co się wydarzyło w roku 2015. PiS zaserwował nam logiczne i w mojej ocenie z punktu widzenia politycznego jak najbardziej trafne hasło. Słuchać Polaków, służyć Polsce. Ale sprawdźmy, co się wydarzyło przez ostatnie 8 lat. Zastanówmy się, czy Prawo i Sprawiedliwość z Kaczyńskim Jarosławem na czele słuchało Polaków wtedy, kiedy w 2015 roku przyjmowali ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i de facto rozbijali Sąd Konstytucyjny po to, aby móc przyjmować potem ustawy zwykłe, niezgodne z ustawą zasadniczą? Czy być może Jarosław Kaczyński słuchał Polaków wtedy, kiedy osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami zupełnie nie blisko, bo w gmachu Sejmu protestowały
i podkreślały swój trudny los, domagając się stosownych świadczeń rekompensujących ich codzienne funkcjonowanie. A być może słuchali Polek i Polaków wtedy, kiedy powstawał Komitet Obrony Demokracji, Polki i Polacy na ulicach polskich miast protestowali w obronie wolnych sądów. Czy wtedy słuchali Polaków? A być może słuchali Polaków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tej atrapy, która pozostała po zmianach wprowadzonych przez rząd PiS, który ogłosił wyrok z dnia 22 października 2020 roku, który radykalizował przepisy aborcyjne. W 410 polskich miastach uczestniczyło 430 tysięcy obywateli, przede wszystkim kobiet. Jak słuchali wtedy Polek i Polaków? Policyjną pałką? Jedźmy dalej. A może słuchają polskich nauczycieli? W 2019 roku polscy nauczyciele protestowali. Czy wysłuchano wtedy nauczycieli? Czy zrealizowano jakikolwiek postulat tego środowiska? Panie Kaczyński, a być może pan słucha polskich rolników? Czy chroni pan polskich rolników przed napływem tak zwanego zboża technicznego z Ukrainy? Jakie podjął pan działania? Morał, proszę państwa, z tego płynie taki. Aparat słuchu w PiS-ie wymaga natychmiastowej i dogłębnej interwencji, nie tylko lekarskiej. Zastanówmy się i przyjrzyjmy, jak służą Polakom. Nie słuchają, więc oczywistym jest, że nie mogą tym samym służyć. Ale kto wie, Jarosław Kaczyński ma nadprzyrodzone zdolności, więc mimo tego, że nie słucha, być może udało mu się służyć. Więc zobaczmy. Ustawa o służbie cywilnej, rok 2016, początek tego roku. Zastąpienie konkursów nominacjami, powołaniami. Synonimem tej zmiany Narodowy Program Sami Swoi Plus jest pan Bartosz Misiewicz, licealista, absolwent liceum, który został szefem gabinetu politycznego pana Macierewicza i członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa pracujących w sektorze zbrojeniowym. Jakże strategicznym. Czy to jest służba Polsce? Panie Kaczyński, czy to jest służba Polsce? A może służycie państwo Polsce właśnie wtedy, i tu swoistego rodzaju paradoks, kiedy do Polski powinny trafić 156 miliardów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i 306 miliardów w ramach polityki spójności i nie płyną tylko i wyłącznie dlatego, że wspólnota międzynarodowa staje w obronie polskiej konstytucji. Na czym polega ów paradoks? Że broni Polaków i polską konstytucję przed polskim rządem. Czy wtedy służycie państwo Polakom? Nasi rozmówcy, obywatele państwa polskiego zarzucają nam, że zajmujemy się tylko PiS-em. No tak, proszę państwa, ale PiS dzisiaj rujnuje państwo polskie zgodnie z przepowiednią z 2015 roku, którą złożyła 23 km stąd pani ówczesna kandydatka, a potem prezes Rady Ministrów Beata Szydło. Tak. To hasło jest bardzo skrupulatnie, skrzętnie realizowane. Polska zbliża ku ruinie. Ale zarzucacie nam państwo, że zajmujemy się PiS-em, natomiast nie formułujemy naszego programu. Wczoraj też do pana premiera Donalda Tuska takie pytania, uwagi padały. To doskonale państwo wiecie, że podczas tych spotkań wraz z państwem, bo my państwa słuchamy, rozmawiamy i wspólnie kreślimy program dla Polek i Polaków i dla Polski, w której wszyscy będziemy czuli się jak u siebie. I tu rzeczowy, konkretny dowód, proszę państwa. Nie tylko pan premier Donald Tusk na każdym spotkaniu, tym dużym, z mieszkańcami, przedstawicielami poszczególnych polskich miast, województwach,
przedstawia ten program, ale żeby było łatwiej, żebyśmy mieli namacalny materiał, to jest ten program, proszę Państwa. To jest ta oferta, którą dla Polek i Polaków przedstawiamy. Jesteśmy dzisiaj w 9 regionie, w województwie lubuskim, w Zielonej Górze, w którym z Państwem rozmawiamy, tuż za półmetkiem, ale będziemy dalej z Państwem rozmawiać po to, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę i Polaków naszych marzeń, w których Zachód będzie synonimem wolności, wartości, sukcesu, bogacenia się, a nie tego, co proponuje nam minister Czarnek. Dlatego też jestem przekonany, Szanowni Państwo, że razem jesienią zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Róbmy swoje. To znany refren, bliski naszemu środowisku. Platforma Obywatelska powstała kierując się taką zasadą. Niezależnie co się dzieje dookoła, robimy swoje, bo tak zostaliśmy uformowani. To sprawdza się niejednokrotnie. Nasza droga do zwycięstwa właśnie takimi kamieniami była usłana. W zasadzie takie rzeczy powinno mówić się na końcu, jako podsumowanie, ale ja zacznę od tych rzeczy. Dlatego, że robienie po swojemu i na swoich zasadach jest ważne. Trzeba trzymać się swojej drogi, swoich zasad i swojej oferty, czyli naszej propozycji dla Polski. Rzeczywistość się zmieniła. Światem politycznym, mediami rządzą rolki, plakaty. Każdy liczy na to, że zostanie dostrzeżony przez wyborców, ale czy na pewno tak jest? Ja uważam, że ważniejsza jest otwartość na ludzi i stały z nimi kontakt. My tu w Lubuskim wiemy, dlatego że Lubuskie to jest województwo bardzo otwartych ludzi. Mam nadzieję, że wy wszyscy wczoraj tego doświadczyliście i mieliście okazję porozmawiać z Lubuszanami o ich problemach. A jeżeli ciut się chce, idąc dalej śladem Młynarskiego, może to coś da, kto wie. Otóż oświadczam głośno, chce mi się chcieć i nam tu w Lubuskim chce się chcieć. Wiem, że te słowa dają wiarę, że możemy wygrać. Możemy po raz kolejny zmienić naszą rzeczywistość. Z tego jednego prostego chce mi się. I muszę podziękować Tobie, szefie, że przywróciłeś nam chęć tego chcenia, że dałeś nam wiarę w zwycięstwo, że jest ono nam potrzebne, potrzebne jest nam, ale też potrzebne jest całej Polsce. Tu w Lubuskim wygrywamy, dlatego że nam się chce. Mam nadzieję, że wczoraj doświadczyliście tego, że Lubuszanom, że nam po prostu się chce. Cieszę się, że byliście z nami w mniejszych, większych, w średnich i w tych naszych stolicach, że byliście wszędzie z ludźmi. Ostatnio dziennikarz zapytał mnie, po co wy to robicie, tak pani poseł, w dwóch słowach dla dobrego tytułu. No jest problem, dlatego że my nie robimy tego dla żadnego tytułu. My robimy to, bo nam po prostu zależy na tym. I my w Lubuskim robimy swoje, często pod prąd i nam to wychodzi. I kilka przykładów, które już tutaj padły. Nasz gorzowski szpital, najbardziej zadłużony. Pani poseł Rafalska strajkowała pod szpitalem, mówiła, że nie wyjdzie, nie uda się. Oddłużyliśmy, przekształciliśmy, szpital funkcjonuje fantastycznie. Zresztą wczoraj z moimi kolegami, koleżankami mieliśmy przyjemność zobaczyć, jak on funkcjonuje. Pojawiła się szansa, żeby kupić PET-a do gorzowskiego szpitala. To jest niezwykłe, precyzyjne urządzenie potrzebne w leczeniu raka. Wojewoda blokował kontrakt, protestował. Zwarliśmy szyki, udało się kupić PET-a. On dzisiaj robi 200 badań miesięcznie. To jest po prostu coś niesamowitego. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski po to, żeby te badania robić, bo to jest najnowocześniejszy sprzęt, który funkcjonuje w tej części Polski. Kolejny przykład kardiochirurga, o której pan premier mówił. Wszystko jest. Są ludzie, są chorzy, którzy czekają na operację. Jest sprzęt, nie ma kontraktu. Ale my się nie poddajemy. Kardiochirurgia już działa bez kontraktu, ale my będziemy o ten kontrakt walczyć, dlatego że tak dla kardiochirurgii w gorzowskim szpitalu. Z tym naszym wojewodą
Z tym naszym wojewodą to my mamy taki mały problem, bo ja mam wrażenie, że on nie lubi Lubuszan. No bo wyobraźcie sobie, ostatnio zaprosił Lubuszan na spotkanie ze swoim szefem, premierem. No i wyobraźcie sobie, że żeby wejść na to spotkanie, to nie dość, że trzeba było zgłosić listę, ale jeszcze trzeba było podać PESEL-e. No wyobraźcie sobie, że na spotkanie z naszym szefem ktoś musi podać PESEL. Przemyślmy to. Ja mam też wrażenie, że wojewoda nie zna i nie lubi mieszkańców swojego powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Bo wtedy, kiedy mieszkańcy Strzelec walczyli o obwodnicę Strzelec, kiedy wszyscy o to zabiegaliśmy, on, mieszkaniec Strzelec, nie przyłożył do tego palca. Kiedy my zapisaliśmy to do Krajowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, kiedy daliśmy na to pierwsze pieniądze, on też nic nie zrobił. Ale jak i PiS-owi pozostało tylko nie zepsuć tego, długo to trwało, kilka lat, ale obwodnica się buduje. Co robi wojewoda PiS-owski? Wiesza wielki billboard i mówi, że to decyzja rządu PiS. Mieszkańcy Strzelec dzwonią, pani poseł, no kłamstwo, no skandal, to jest po prostu jakiś dramat. Więc postanowiłam to sprostować, powiesiłam swój billboard i wytłumaczyłam panu wojewodzie, że to wstyd po prostu tak kłamać. Tak się nie da. My musimy odkłamywać to pisowskie opowiadanie i musimy to robić w każdy możliwy sposób. Walczymy teraz o kolejną obwodnicę, obwodnicę Drezdenka. Przedstawiliśmy bardzo dobry program. Wystarczyło wojewodzie powalczyć o sensowne dofinansowanie. Tak jak robią to wojewodowie na wschodzie Polski. Oni dostali po 70% dofinansowania. Nasz wojewoda wywalczył tylko 50%. Podpowiadaliśmy razem z marszałkiem Jabłońskim, z panią marszałek Polak, jak to można zrobić, żeby do Lubuskiego ściągnąć więcej pieniędzy. Przecież o to tu właśnie chodzi. Nie, wojewoda powiedział, że nie da więcej pieniędzy, nie załatwi więcej pieniędzy. Udało się, my to poskładamy, my to zrobimy, ale zobaczcie, jak oni działają. Kiedy wszystko już jest prawie gotowe, oni przyjeżdżają, im z troską się pochylają, pan minister Adamczyk, że no nic nie robimy, Platforma nic nie robi, nie będzie tej obwodnicy. Tymczasem od 3 miesięcy dokumenty leżą na biurku u ministra Adamczyka i on ich nie podpisuje. Ale teraz, wiedząc co się dzieje, wiedząc, że wy tutaj jesteście, wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest impreza w Drezdenku. Przyjeżdża minister Adamczyk, ale nie zaprosił drugiej strony, więc będzie sam ze sobą uroczyście podpisywał umowy na realizację obwodnicy Drezdenka. Ale to my ją zbudujemy, to my ją zrobimy. Tak działa państwo PiS, ale my, idąc dalej tropem mistrza Młynarskiego, niejedną paranoję przetrzymaliśmy, robiąc swoje. I tak będziemy robić dalej. Na koniec. Ewelina Gaweł, tobie najbardziej dziękuję za tą dzisiejszą organizację i wczorajszą. Grzesiu Gryncewicz, Natalia Łotocka, Iza Piotrowicz, wszyscy koordynatorzy i opiekunowie powiatowi, bardzo wam dziękuję za organizację i przygotowanie tych wczorajszych spotkań. Bardzo wam dziękuję za opiekę nad moimi kolegami. Mam nadzieję, że czuliście się zaopiekowani. Super. I na koniec, ja mam dla ciebie, szefie, prezent. Dla mnie? Tak. Ja jestem tylko pośrednikiem. To jest prezent od dobrych, życzliwych ludzi, którzy życzą tobie, żebyś nie ustawał, żeby dalej się tobie chciało chcieć, a nam razem z tobą. Szanowne koleżanki i koledzy, marna to pociecha, że miało się rację, jeżeli dowodem na to, że tą rację się miało, jest katastrofa taka, jaka dotknęła Odrę. Jako Zieloni mówimy o tym problemie od wielu lat. To było wołanie na puszczy i to nie tej puszczy, której istnienie zaprzecza PiS i Lasy Państwowe, ale w ciągu ostatnich lat coraz to szersze poparcie jakby do naszego protestu wobec programu regulowania Odry
znajdowało coraz większe poparcie także w naszym gronie i w naszej koalicji. No, smutne jest to, że musiała nastąpić taka katastrofa jak w zeszłym roku, aby szersze grono społeczeństwa dostrzegło ten problem i zrozumiało, jakie są skutki tego, co my tej rzece czynimy. I jako Zieloni od lat waliliśmy głową w mur i robimy to do dzisiaj. Niestety dzisiaj władza w Polsce jest zupełnie głucha na argumenty naukowców, na argumenty ekspertów, organizacji międzynarodowych, na głosy naszych partnerów w Niemczech, na głosy rządu niemieckiego wzywającego do opamiętania i zaprzestania tych prac na Odrze. Jest głuchy nawet na wyroki sądów i zdecydował się ignorować wyrok sądu administracyjnego i kontynuować prace regulacyjne na Odrze. Koleżanki i koledzy, my, koalicja, jesteśmy ostatnią nadzieją mieszkańców zachodniej Polski na to, że położymy kres regulacji Odry. My musimy dać tą nadzieję ludziom w czasie wyborów. Bo jeżeli nie my, to już nie ma żadnej szansy, żadnej przyszłości dla tej rzeki. Rzeka, która do tej pory była tą podporą dla całego regionu, całej zachodniej Polski, która była symbolem życia i przyrody, tej przyrody, z której ziemia lubuska jest dumna. Dzisiaj staje się rzeką martwą. Rzeką, którą płyną martwe ryby. Rzeką, której należy się obawiać, bo może ona nas truć. Jest to wielka sprawa, jest to egzamin dla nas, dla naszego pokolenia, pokolenia polityków. I musimy ten egzamin zdać pozytywnie i dlatego musimy te wybory wygrać. Proszę sobie uzmysłowić, że Odra, która łączy tyle regionów i łączy Polskę z Niemcami, opuszczając ziemię lubuską, przepływa przez dwa parki narodowe. Jeden po polskiej stronie, drugi po niemieckiej stronie granicy. Ale wpływając do województwa lubuskiego, pływa już zatruta dzisiaj. Przepływa przez, zbiera zanieczyszczenia z Górnego Śląska, zbiera zanieczyszczenia z kopalni miedzi. Czyni się jej wielką krzywdę. Nie wiem, czy wszyscy znacie tą organizację, która się nazywa Siostry Rzeki. Jest to organizacja, która uznaje wszystkie rzeki w Polsce za swoje siostry. Odra jest jedną z tych sióstr, jedną z największych sióstr. Dzisiaj ta siostra jest gwałcona i my musimy ten gwałt przerwać. I musimy jasno i wyraźnie obiecać naszym wyborcom, że dzięki temu zwycięstwu wyborczemu, które nastąpi jesienią, my położymy kres tej przemocy, którą się dokonuje na tej rzece. Dziękuję. Panie premierze, koleżanki i koledzy, spotykając się z mieszkańcami, nie tylko rozmawiamy o tym, co dziś, ale przede wszystkim rozmawiamy o przyszłości. I wiecie co, często zadając pytanie, jak byście chcieli, żeby było, o czym marzycie, wielu z nich mówi, chcemy, żeby było normalnie. I tak sobie myślę, Boże, jakie smutne czasy. Jeszcze kilka lat temu normalność była normą, a my mieliśmy piękne i ambitne marzenia, które każdy w swoim tempie, ale realizował. A dziś o czym marzą Polacy? O tym, ażeby za każdym razem nie robić wielkich oczu przy kasie sklepowej i się nie pytać, dlaczego tak drogo, przecież w koszyku praktycznie nic nie ma. Przedsiębiorcy marzą, żeby przetrwać, bo przy tej skali obciążeń nie mogą marzyć o rozwoju i inwestycjach. Polski rolnik marzy, żeby sprzedać zboże, a my za chwilę będziemy marzyć, żeby zjeść po prostu schabowego z polskiej świni. Wędkarze chcą łowić ryby, a nie wyławiać śnięte ryby z naszej rzeki, a wielu z nas po prostu by chciało pójść do lasu na spacer. Tylko że las był, ale znikł. I jesteśmy w województwie najbardziej zalesionym, ale tutaj również wielu mieszkańców mówi, co się dzieje z lasami. Można by powiedzieć, spieszcie się chodzić po lasach, tak szybko je wycinają. Znikają lasy, ale znika również nasze drewno. Dwa dni temu dostałam odpowiedź z ambasady chińskiej. Przez niecałe 3 miesiące 235 tysięcy metrów sześciennych polskiego drewna przyjechało do
Chin. Absolutny rekord. Nasza branża drzewna bije na alarm. Bo absurdem jest to, że przy tej skali wycinki oni mają problem z kupieniem polskiego drzewa, bo po prostu jest drogie. I niszczą wszystko i wszystkich. Bo właśnie zarządzanie lasami państwowymi, podobnie chyba jak wieloma instytucjami dziś państwowymi czy spółkami Skarbu Państwa, daje nam odpowiedź na pytanie, dlaczego dziś te nasze marzenia są takie przyziemne i banalne. Bo oni zawłaszczyli państwo i każdą instytucję państwową. Uczynili z tego folwark prywatny. Lasy państwowe miały niestety tego pecha, że przypadły Solidarnej, partyjce 07, którzy w tej konkurencji rządzy, władzy, kasy są liderami, chociaż konkurencja jest bardzo duża. I wiecie, rekordowe ceny drewna to rekordowe przychody. Tylko, że te przychody nie idą na ochronę przyrody. One idą na powiązane ze sobą organizacje społeczne, kościoły, parafie, stowarzyszenia, koledzy, koleżanki. I uwierzcie mi, że mają rozmach. To nie są tysiące, to nie są setki tysięcy, to są miliony. Generalnie uczynili sobie z tych instytucji takie firmy PR-owe, które mają zrobić i zapłacić za ich kampanię wyborczą, bo zrobią wszystko, żeby wygrać. I wiecie, co w tym wszystkim jeszcze pokazują, jacy są bezczelni i bezkarni, bo mówią: obywatelu, ty nie możesz nam się patrzeć na ręce, precz. Zakazują posłom przeprowadzać kontroli poselskiej. Ba, zakazują organowi nadzoru. Ministerstwu Środowiska mówią: wy nie macie prawa, bo lasy państwowe przestały być państwowe. I faktycznie, jak tak dalej będzie zarządzane nasze państwo, to ta miska ryżu Morawieckiego będzie naprawdę naszym marzeniem. Ale, na szczęście jest ale, bo to nie jest tak, że zła nie można pokonać, że zła nie można wyplewić. Ja, panie premierze, wierzę w pana, wierzę w nas, ale przede wszystkim wierzę w Polki i Polaków, że my odzyskamy te swoje marzenia i będzie nie tylko normalnie, ale będzie znowu pięknie. Dziękuję. Koleżanki i koledzy, wielu z was wczoraj pytało się mnie, co z klubem sportowym, którym kiedyś zarządzałem, którym kiedyś prowadziłem. Ano z klubem stało się tak, jak stało się z naszym państwem, kiedy rządzą profesjonaliści, kiedy otaczają się ludźmi, którzy znają się na swoim fachu, są wykształceni, to dzieje się dobrze. Dzisiaj klub jest ligę niżej. Myślę, że Polska jest gorzej niż ligę niżej, bo Polską zarządzają to, co mówili moi przedmówcy, to, co mówił pan premier. Niestety nieudacznicy. Zarządzają nieudacznicy, koledzy nieudaczników, pociotki, złodzieje i tak dalej, i tak dalej. Wielu ludzi pyta się też, czy Platforma, jeżeli uda się nam wygrać wybory, a wierzę w to, że nam się uda, rozliczy ich. Rozliczy, ale nie z chęci zemsty, tylko z chęci zrobienia porządku i rozliczenia tego, co działo się złe. Wszystkim odpowiadamy i to też pan premier mówi na spotkaniach, że tak się stanie. I mam nadzieję, że tak się stanie. Liczymy na to, że będzie dobrze. Dziękuję za odwiedzenie naszego województwa. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy koleżanki i koledzy, pamiętajmy, że już w przyszłym tygodniu dwa kolejne przystanki na trasie Tu jest przyszłość. Już w poniedziałek Kraków, województwo małopolskie i oczywiście otwarte spotkanie przewodniczącego Donalda Tuska w stolicy regionu, a czwartek i piątek to piękne województwo pomorskie. Najważniejszą datę, którą chciałbym, żebyśmy wszyscy zapamiętali, mówię tutaj przede wszystkim do tych, którzy nas oglądają, bo wiem, że my wszyscy na tej sali mamy ją już dawno zapisaną, to moi drodzy, pamiętajcie, w samo południe, 4 czerwca, wszyscy widzimy się w Warszawie. To jest ten dzień. Odpowiedzmy wszyscy na to wezwanie, zaproszenie pana premiera Donalda Tuska i pokażmy całej Polsce, że ludzi dobrej woli jest po prostu więcej i to będzie ten
to będzie ta finalna data i ten moment, w którym myślę już nikt nie będzie miał wątpliwości, kto i dlaczego wygra wybory październikowe. Do przodu, do zobaczenia w Małopolsce. Zamykam posiedzenie klubu.